Na ścianie szczytowej bloku przy Armii Krajowej 61 powstaje pierwszy w Tczewie mural 3D według koncepcji artysty malarza Jarosława Kukowskiego. W weekend tczewianie będą mogli go podziwiać w pełnej krasie, zapowiada wykonawca muralu. W poniedziałek na ścianie budynku przy Armii Krajowej 61 rozpoczęły się prace przy piątym już z kolei, a pierwszym w technice 3D muralu. Wykonuje je firma Good Looking Studios z Warszawy, ta sama, która malowała trzeci i czwarty tczewski mural. Kilka dni temu można było jedynie zobaczyć zarysy malunku. Teraz już widać, jak wyłania się obraz autorstwa tczewskiego artysty Jarosława Kukowskiego, autora zwycięskiego projektu. Jakie jemu towarzyszą wrażenia i jak przebiegają prace pod jego nadzorem? Prace posuwają się wyjątkowo szybko, dopisuje pogoda. Patrzę z podziwem na pracę i przede wszystkim z wdzięcznością, bo to, że tczewianie postawili akurat na ten projekt, jestem dumny, że akurat tutaj w Tczewie ten mural powstaje. No niesamowite tempo jest prac, to jest naprawdę i jakość i szybkość, bo to czasami jakość i szybkość nie idą w parze, a tutaj tak. Także tutaj no, współpracujemy z firmą, chciałbym mieć może większy udział w pracach tutaj nad muralem, ale no, to co jest, no, nie zawsze przepisy BHP i sztuka idą w parze, tyle ile mogę działam, po prostu podejmuję kolejne walki i tutaj by wejść na ścianę. Co mural przedstawia i jakie ma powiązania z osiedlem Suchostrzygi, pytają artystę tczewianie. Jest tu nawiązanie do mostu tczewskiego, ale metaforyczne. Wybierając ten projekt i dostosowując go do tej ściany, miałem na myśli, że tczewianie mogą spojrzeć z góry, z dystansem na pewne rzeczy. Pojawiają się różne podziały w naszym kraju, i polityczne, i różne, i jeżeli chodzi o pewne wartości, ale to najważniejsze jest to, żeby spojrzeć na to z góry. I no, mam wrażenie, przynajmniej tak to są moje wrażenia dotyczące tego obrazu, że właśnie można z takim dystansem na to spojrzeć. Realizacja projektu przebiega planowo, powiedział nam przedstawiciel wykonawcy muralu, ale jest on nieco bardziej wymagający, dodał. Ten projekt jest troszkę bardziej wymagający, pod tym względem, że jest to tak zwane malarstwo iluzyjne i jakby w kontekście bryły też jakiegoś w tym wypadku budynku. Prace przy muralu już się kończą i w najbliższy weekend tczewianie będą mogli go oglądać w pełnej krasie. Myślę, że w piątek rano będą zdejmowane już rusztowania i już po południu na weekend będzie można też podziwiać cały mural. Czy powstający mural podoba się mieszkańcom? Bardzo ładny. Czy chciałaby Pani, żeby więcej takich murali powstawało, upiększało ściany? Oczywiście. Ale dlaczego? Po prostu to ładnie wygląda. No ładny jest ogólnie, no spoko, nie? Co Panu się najbardziej podoba? Kolorystyka? Tak. Kolorystyka jest, no takie kolory są intensywne, tak, zgadza się. Więcej powinno podobnych murali powstać w Tczewie? Stanowczo, myślę, że tak. Gdzie na przykład? Jakich? Jedności Narodu. Koło okolice dworca? Tak. Starówki też? Też. Myślę, że podoba się. Co najbardziej Pana uwagę przykuwa? Mural. Mural ładny jest. Ogólnie. Tak? Więcej takich murali powinno być? Powinno być więcej. To przykuwa uwagę miasta też, nie? W sumie względem innych miast. Ładnie to wygląda. Ładnie się prezentuje. W jakich miejscach Pan by widział jeszcze murale? Na przykład na następnym budynku. A osiedla inne? Ja jestem ze Skłaszyk akurat, także bardziej tutaj bym to widział. To jest większy ruch po prostu, więcej ludzi to zauważy. Jak się jedzie i te domy są wymalowane, te ściany, to przyjemnie jest oglądać takie widoki.